Bryły pokazane na planszy noszą nazwę wielościanów gwieździstych. Powstają one z kilku innych wielościanów. Najstarszym wielościanem gwieździstym jest tak zwana stella octangula, która została opisana już w 1509 roku. Zabieramy się do działania. Na początku wyznaczymy objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi bocznej 5 i krawędzi podstawy 3. Ten ostrosłup jest narysowany tutaj. Mamy zaznaczoną długość krawędzi bocznej i długość krawędzi podstawy. Co musimy znać, żeby wyznaczyć objętość ostrosłupa? Pole podstawy oraz wysokość. Zacznijmy od pola podstawy. Jaka figura jest w podstawie ostrzosłupa prawidłowego trójkątnego? To trójkąt równoboczny. Jeżeli tego nie pamiętasz, zachęcam cię najpierw do zobaczenia odpowiedniego filmu. Czy jesteśmy w stanie wyznaczyć pole podstawy? Oczywiście. Skoro jest to trójkąt równoboczny, to do wyznaczenia jego pola wystarczy nam jedynie długość krawędzi podstawy. Pamiętasz odpowiedni wzór? To a kwadrat pierwiastku z 3 przez 4. Ile wynosi A w naszym przypadku? Jest równe 3. Podstawiamy i uzyskujemy, że pole to 9 pierwiastków z 3 przez 4. Super. Potrzebujemy jeszcze jedynie wyznaczyć długość wysokości. No dobrze, pytanie tylko, jak to zrobić. Zauważ, że w ostrosłupach kryje się wiele trójkątów prostokątnych. Na przykład tutaj, w tym trójkącie, jedną z przyprostokątnych jest szukana wysokość. A przeciwprostokątną jest krawędź boczna ostrosłupa. Tutaj możemy się dokładniej przyjrzeć temu trójkątowi. Znamy długość tego odcinka to 5. Tutaj jest nasza szukana wysokość. Gdybyśmy tylko znali długość tego żółtego odcinka, moglibyśmy wyznaczyć wysokość ostrosłupa stwierdzenia pitego rasa. Dobrze. W jaki sposób wyznaczyć tę długość? Spójrzmy na nasz ostrosłup z góry. Powinieneś wiedzieć, że w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym spodek wysokości pokrywa się z punktem przecięcia wysokości podstawy. Jak możemy to wykorzystać? Zobacz, ten żółty odcinek jest pewnym fragmentem wysokości podstawy, a w trójkącie równobocznym punkt przecięcia wysokości dzieli je w stosunku 2 do 1. Ten odcinek jest dwa razy dłuższy od tego odcinka. Albo, mówiąc inaczej, ten odcinek stanowi 2 trzecie całej wysokości podstawy. Wystarczy teraz, że wyznaczymy długość wysokości podstawy tego ostrosłupa i wyznaczymy długość żółtego odcinka. Zatrzymaj teraz film i samodzielnie wyznacz długość wysokości podstawy tego ostrosłupa. Następnie włącz im ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Wysokość w trójkącie równobocznym to a pierwiastku z 3 przez 2. W naszym przypadku a jest równe 3. Podstawiamy i otrzymujemy, że to 3 pierwiastki z 3 przez 2. Nas nie interesuje h. Interesuje nas długość odcinka x. Musimy więc tę liczbę pomnożyć przez 2 trzecie. /3. 3 pierwiastki z 3 przez 2 razy 2 trzecie skracają nam się dwójki oraz trójki i otrzymujemy że jest to pierwiastek z 3. I zobacz, znamy już długości dwóch boków w tym trójkącie prostokątnym. Możemy korzystając z tego rasa wyznaczyć wysokość ostrosłupa. Ponownie spróbuj to zrobić samodzielnie. Układamy równanie. h kwadrat plus pierwiastek z 3 do kwadratu to 5 do kwadratu, czyli dalej h do kwadratu plus 3 to 25. h kwadrat to 22, czyli h to pierwiastek z 22. I co teraz? Koniec zadania? Nie, mieliśmy wyznaczyć objętość tego ostrosłupa. Ale zobacz, mamy pole podstawy i mamy wysokość. Możemy więc obliczyć objętość. Również spróbuj to zrobić samodzielnie. Objętość to 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia razy 9 piasków z 3 przez 4. Razy pierwiastek z dwóch. Ostatecznie otrzymujemy, że objętość tego ostrosłupa to 3 pierwiastki z 66 przez 4. Zobacz, znaleźliśmy jedynie krawędź boczną i krawędź podstawy. Dzięki temu, że znaleźliśmy tutaj trójkąt prostokątny i znaliśmy właściwości trójkąta równobocznego, byliśmy w stanie wyznaczyć objętość tego ostrosłupa. A teraz podobne zadanie. Oblicz objętość czworościanu foremnego boku 12 cm. Czym był czworościan foremny? To taki ostrzał, którego wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi. To oznacza, że wszystkie jego krawędzie mają tę samą długość. Narysujmy go. Oto nasz czworościan foremny. Krawędzie boczne mają taką samą długość jak krawędź podstawy. Jak obliczycie jego objętość? Dokładnie tak jak robiliśmy to przed chwilą. Musimy wyznaczyć wysokość oraz pole podstawy. Pole podstawy możemy wyznaczyć już teraz. Zrób to samodzielnie. Krawędź podstawy to 12, czyli pole podstawy to 12 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4, czyli 36 pierwiastków z 3. Pole podstawy już mamy musimy jeszcze jakoś obliczyć wysokość. Pamiętasz, jak to robiliśmy? Znaleźliśmy odpowiedni trójkąt prostokątny jaki tutaj widzisz. My wykorzystamy ten trójkąt gdzie jedną z przyprostokątnych jest wysokość ostrosłupa. To jest krawędź boczna ostrosłupa. Tutaj mamy długość 12. To jest nasza szukana wysokość oraz odcinek znajdujący się w podstawie ostrosłupa. Jak wyznaczyć jego długość? Jak pamiętasz to 2 trzecie wysokości podstawy. Zatrzymaj film, samodzielnie wyznacz wysokość podstawy tego ostrosłupa, a następnie długość tego odcinka x. Wysokość podstawy ostrosłupa to 12 razy pierwiastek z 3 przez 2, czyli 6 pierwiastków z 3. Natomiast odcinek x to 2 trzecie tej długości, czyli 4 pierwiastki z 3. Świetnie. Możemy teraz samodzielnie obliczyć wysokość Ostrosłupa i w konsekwencji objętość naszego czworościanu. Jestem pewien, że uda Ci się to zrobić samodzielnie. Najpierw obliczamy wysokość korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Tutaj masz zamieszczone wszystkie moje obliczenia. Powinien się otrzymać, że wysokość Ostrosłupa to 4 pierwiastki z 6 albo inaczej, pierwiastek z 96. A tutaj wyznaczamy objętość. 1 trzecia razy 36 pierwiastków z 3, czyli pole podstawy, razy 4 pierwiastki z 6, czyli wysokość. 148 48 pierwiastków z 18, albo inaczej mówiąc, 144 pierwiastki z 2. Aby rozwiązać to zadanie, musieliśmy znaleźć odpowiedni trójkąt prostokątny i pamiętać o odpowiednich zależnościach w trójkącie równobocznym. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, przewiń film. I spróbuj prześledzić wszystkie te równania od początku na spokojnie. I jeszcze jedno zadanie na koniec. Oblicz wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź podstawy ma długość 6, a wysokość 7. Co mamy obliczyć w tym zadaniu? Zauważ, że tym razem szukamy długości wysokości ściany bocznej. Tego jeszcze nie robiliśmy, prawda? Na samym początku narysuj odpowiedni rysunek, korzystając z danych zawartych w zadaniu. Oto nasz ostry osób. Krawędź podstawy ma długość 6, a wysokość 7. Gdzie znajduje się wysokość ściany bocznej? Jest tutaj. Ja oznaczyłem ją małą literą Z. W jaki sposób wyznaczyć tę długość? Do tej pory. Szukaliśmy odpowiednich trójkątów prostokątnych. Widzisz tutaj jakiś? Zobacz, tutaj mamy trójkąt prostokątny. Ten odcinek to wysokość ostrosłupa. Ma on długość 7, natomiast to jest nasz szukany odcinek wysokości ściany bocznej. Potrzebujemy jeszcze wyznaczyć długość tego odcinka. Gdzie on się znajduje w ostrosłupie? Jest tutaj. Co to jest? to pewien fragment wysokości. Mówiliśmy wcześniej, że ten fragment to 2 trzecie całej wysokości podstawy. W takim razie ten odcinek to 1 trzecia całej wysokości podstawy. Korzystając z tej informacji spróbuj samodzielnie wyznaczyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa. Wysokość podstawy to 3 pierwiastki z trzech a 1 trzecia to pierwiastek z trzech. W takim razie długość tego odcinka to pierwiastek z 3. Następnie układamy odpowiednie równanie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, aby obliczyć długość Z. Z to pierwiastek z 52, albo inaczej, dwa pierwiastki z 13. W ostrosłupach prawidłowych trójkątnych, wysokość możemy obliczyć na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Musimy tylko znaleźć odpowiednie trójkąty prostokątne. Warto też pamiętać, że w podstawie, gdzie jest trójkąt równoboczny, środek przecięcia wysokości przecina je w stosunku 2 do 1. Zobaczyłeś właśnie kolejny film poświęcony ostrosłupom. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie Pistacja Matematyka.